Bogdan Arnold. Kojarzycie tego pana, prawda? Nawet jeżeli jego nazwisko i zdjęcie nic wam nie mówi, to powinniście skojarzyć jego pseudonim. Władca Much. No przyznajcie, że obok wampirów, skorpionów, rzeźników i innych rozpruwaczy pseudonim Władca Much wydaje się być dosyć oryginalny i działa na wyobraźnię. Tak, właśnie do tego pana będziemy dzisiaj nawiązywać. Okazuje się, że Niemcy również mają swojego Władcę Much. Co prawda funkcjonuje on pod nieco innym pseudonimem, ale sposób działania jest niezwykle podobny do zabójcy z Katowic. Hamburg. W tym mieście w pierwszej połowie lat 70. zaczęły ginąć kobiety. A dokładniej mówiąc, prostytutki. Panie do towarzystwa od lat były szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo grupą zawodową. Takich kobiet zazwyczaj nikt nie szukał. Policja nie wiedziała nawet o ich zniknięciu, a nawet jeżeli ktoś takie zaginięcie zgłaszał, to często było już za późno. Korzystał z tego Bogdan Arnold i Fritz Honka. Fritz Honka jako dziecko trafił do sierocińca. Niestety ojciec jako alkoholik nie przekazał mu dobrych wzorców. Jednak Fritz chciał wieść normalne życie. Jako 21-latek wyjechał do Hamburga. Tam poznał kobietę, z którą wziął ślub. Niedługo później urodziło im się dziecko. Niestety z czasem zarówno Fritz, jak i jego żona coraz częściej zaglądali do kieliszka. W końcu poprzez problemy z alkoholem odebrano im mieszkanie, jak również Honka stracił pracę. Ich związek się rozpadł i Fritz Honka został zupełnie sam. Znajduje pracę jako nocny stróż. Niewielkie wynagrodzenie pozwala mu na wynajęcie mieszkania na poddaszu kamienicy. Na stronie policji w Hamburgu znalazłem to zdjęcie. Tak wyglądał jego apartament od środka. Ściany obklejone erotycznymi plakatami, dziecięce lalki, brud. Mieszkanie Honki odtworzono także w filmie Złota rękawiczka, który opowiada historię rozpruwacza z Hamburga. Przyznajcie, że scenografia mieszkania twórcom filmu naprawdę się udała. Swoją drogą muszę tutaj podziękować członkom mojej grupy, kryminatorzy, którzy pod jednym z postów polecili mi ten film. Daria, Szymon, Jan, to dzięki wam powstał ten odcinek. Właśnie to zdjęcie policja z Hamburga opublikowała za sprawą wspomnianego już filmu. Muszę przyznać, że takie działania mi się podobają. U nas ten temat seryjnych morderców jest chyba trochę tematem tabu, takie mam wrażenie. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy to u nas, w naszym kraju, polska policja miałaby publikować podobne zdjęcia, które byłyby informacją, jak również promocją nadchodzących tytułów, czy to książek, czy filmów o seryjnych mordercach. A u nas takich produkcji, takich utworów również pojawiło się wiele. A w Niemczech, proszę, nie dosyć, że mamy oficjalne zdjęcie z akcji, dzięki temu możemy porównać sobie, jak wyglądało prawdziwe mieszkanie Fritza z tym odwzorowanym na potrzeby filmu. To jeszcze zapraszają nas do muzeum policji, w którym jednym z eksponatów jest piła, którą Fritz Honka kawałkował ciała swoich ofiar. No, trochę zaspoilerowałem, bo zanim dojdziemy do wątku związanego z pozbyciem się zwłok, musimy jeszcze wrócić do tej tytułowej złotej rękawiczki, ponieważ to miejsce, od którego wszystko się zaczęło. Honka jako alkoholik był częstym gościem barów mieszczących się w hamburskiej dzielnicy Czerwonych Latarni. Szczególnie upatrzył sobie jeden. Pod złotą rękawiczką. Lokal, który wciąż istnieje i cieszy się dużą popularnością. Pyk. Idziemy na miejsce, zrzucamy ludzika. Gdzie to jest? KFC? Chwila. Jest, tak jest. To jest lokal w pełnej okazałości. To właśnie tutaj Fritz Honka
Przesiadywał, poznawał kobiety, które później zapraszał do domu. Oczywiście miał też kilka innych ulubionych miejscówek, ale szczególnie upodobał właśnie sobie te. Tutaj tego nie widać, nie ma też możliwości, aby zmienić zdjęcie na trochę nowsze, ale nad drzwiami tego lokalu znajduje się teraz charakterystyczny napis, który no, mocno nawiązuje do historii naszego zbrodniarza. Pokażę wam to na stronie internetowej Złotej Rękawiczki. Zobaczcie. Honka Stube, tak to się tutaj prezentuje. Honka Stube. Ciekawy sposób na promocję lokalu, prawda? Nasz polski odpowiednik Bogdan Arnold również swoje przyszłe ofiary poznawał w barze. Miał kilka ulubionych miejscówek, m.in. Wojko, Husaria, Mazur, Dworcowa, o, Kujawiak. Niestety te lokale już nie istnieją. Ale Złota Rękawiczka w Hamburgu tak i ma się całkiem dobrze. Chyba już wiem, gdzie skieruję swoje pierwsze kroki, jeżeli kiedyś przyjdzie mi odwiedzić to miasto. Nie ukrywam, chciałbym zobaczyć ten lokal na żywo i kto wie, może napić się tam nawet piwa albo coli. Klimat lokalu z lat 70. został także odtworzony w filmie, ale patrząc na takie nagrania, chyba zbyt wiele przez te blisko 50 lat się tam nie zmieniło. Honka nie był atrakcyjnym mężczyzną i on zdawał sobie z tego sprawę. Przez wypadek, któremu kiedyś uległ, miał problemy z mówieniem, mocno seplenił. Ponadto miał problemy ze wzrokiem, z zębami i miał spłaszczony nos. To były jego znaki rozpoznawcze, które utrudniały mu nawiązywanie nowych znajomości z kobietami. A w Złotej Rękawiczce mógł spotkać panie lekkich obyczajów. Najpierw stawiał im kolejkę wódki. Później chwila rozmowy, a następnie wspólnie przenoszą się do mieszkania Honki. Później kobiety znikają. W lokalu w obecności Honki były widziane przez kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób. Mnóstwo świadków, prawda? Tak, ale co z tego, skoro policja nie prowadziła w tym kierunku absolutnie żadnych działań, ponieważ nie wiedzieli, że kobiety padły ofiarą zbrodni. Nikt nie wiedział o istnieniu tego seryjnego mordercy przez lata. Wszystko zmieniło się w 1975 roku. Honka wpadł przez przypadek. Jeden z sąsiadów rozproszył ogień w budynku, który przedostał się na skrywający zabójczą tajemnicę strych. Strażacy od razu poczuli odór spalonego, rozkładającego się mięsa. Sąsiedzi już od długiego czasu skarżyli się na ten nieprzyjemny zapach, który można było wyczuć w okolicy budynku, jak również, albo głównie, na klatce schodowej. W związku z tym pewnego dnia do Fritza Honki drzwi zapukali funkcjonariusze policji. Pytali o źródło nieprzyjemnego zapachu, ale Fritz miał na to świetne wytłumaczenie. W mieszkaniu poniżej mieszkają obcokrajowcy. Cały czas gotują jakieś świństwa. Honka wpadał we wściekłość, gdy zaproszone przez niego do domu kobiety nie chciały zgodzić się na jego agresywne i perwersyjne żądania. Wtedy dusił je, zabijał, a następnie zwłoki kawałkował. Części ciał ukrywał głównie na strychu, ale czasami także w swoim mieszkaniu. Po raz pierwszy zabił 5 lat przed pożarem. Wtedy myślał jeszcze o tym, aby w jakiś sposób pozbywać się ciał, aby wynosić je poza budynek i kawałki zwłok pierwszej ofiary wyniósł w okolice dworca. Zostały odnalezione po roku. Były w złym stanie, ale na tej podstawie udało się zidentyfikować ofiarę. Policjanci wiedzieli tylko tyle, że sprawca najprawdopodobniej musi mieszkać w okolicy, w której znaleziono części ciała, czyli w okolicy stacji dworca. Nie było możliwości albo nie przypuszczano, że zabójca mógł transportować taki pakunek z dużej odległości. Po latach okazało się, że te przypuszczenia, te założenia były jak najbardziej słuszne. No i ponownie przenosimy się na mapy Google. Zobaczcie tylko, jak blisko jest mieszkanie Fritza Honki od stacji dworca. To jest zaledwie 300-400 metrów,
I podobnie wygląda sytuacja także, zobaczcie, Bogdan Arnold mieszkał w kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14. I Bogdan Arnold na dworzec PKP również miał dosyć niedaleko. No troszeczkę dalej od Fritza, bo Google pokazuje tutaj 700-800 metrów pieszo, ale mimo wszystko to jest bardzo niewielki dystans. Honka składował ciała na strychu, ponieważ to był dla niego najłatwiejszy sposób. Po pierwsze, nie miał samochodu, nie miał więc jak łatwo przewieźć tych makabrycznych pakunków. Po drugie, był raczej wątłym i słabym mężczyzną, miał zaledwie 165 cm wzrostu. Zdecydowanie łatwiejsze było więc ukrycie ciała bez konieczności wychodzenia z domu. Z nieprzyjemnym zapachem radził sobie jak mógł, jednak słynne drzewka zapachowe i odświeżacze powietrza nie były w stanie w pełni załatwić tego problemu. Ale znieczulał się także alkoholem. Nie wybiegał myślami w przyszłość. Nie zastanawiał się, co będzie za kilka miesięcy, gdy w końcu ten zapach będzie dla sąsiadów i przechodzących obok mieszkańców Hamburga nie do zniesienia. No, podobnie było również z Arnoldem. On też na początku, co prawda nieudolnie, ale starał się te zwłoki w jakiś sposób ukrywać. Starał się ich pozbywać. Części ciał próbował spuścić w toalecie, inne części ciał próbował rozpuścić w kwasie. Ostatecznie jednak dał sobie z tym spokój i w konsekwencji milicjanci w jego mieszkaniu, które również znajdowało się na poddaszu, odnaleźli makabryczne, rozkładające się ciała. Z jego mieszkania również wydobywał się fetor, a miejsce przyciągało owady. Do rozwiązania sprawy z Katowic przyczyniły się muchy, które ktoś zauważył w oknie, a w oknach hamburskiej kamienicy to ogień doprowadził do rozwiązania sprawy Honki. Jeden i drugi ma na koncie 4 śmiertelne ofiary. Byli w podobnym wieku, urodzili się w latach 30. Katowicki zabójca prostytutek zginął po zasądzonym wyroku kary śmierci. Jednak jego hamburski odpowiednik miał nieco więcej szczęścia. Przez kilkanaście lat był w ośrodku zamkniętym, później trafił do domu opieki. Miał tam zmienioną tożsamość. Nikt, nawet personel, nie wiedział o jego zabójczej, trupiej przeszłości. Od teraz był Peterem Jansenem. Zmarł w 1998 roku. Miał wówczas 63 lata.